Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 12 ciekawostek o Shisui Muchiha. Zapraszam. Imię Shisui można podzielić na dwa wyrazy. Shi oznaczające śmierć i Sui oznaczające wodę, co jest oczywiście nawiązaniem do tego, jak zginął. Natomiast Uchiha to, jak już powszechnie wiadomo, oznacza wachlarz, który jest również symbolem jego klanu. Shisui jest potomkiem Kagamiego, ale nie znamy dokładnego pokrewieństwa tej dwójki. Anime zostało nam pokazane spotkanie Danzo z Shisui, natomiast w mandze nigdy takiego spotkania nie było. Zostało one ukazane natomiast w powieści, grze oraz, tak jak już mówiłem, w anime. Co ciekawe, w każdej z wersji wygląda to zupełnie inaczej. Kabuto próbował wskrzesić Shisui'ego techniką Edo Tensei, ale nie potrafił znaleźć jego ciała. Istnieją teorie, że przeżył, gdzieś się zaszył, jednak znaczenie jego imienia wydaje się temu przeczyć. W powieści Prawdziwa Historia Itachiego Shisui został zaatakowany przez Danzo i Yoji Aburame, którego owadę zatruły Shisui'ego. Co ciekawe, zostało powiedziane, że miał być on trenerem Sasuke. W grze Naruto Shippuden Storm Revolution Danzo wraz z Korzeniem zaatakowali Shisui'ego i zapędzili w wróg, a nawet użył on Susanoo. W tej scenie na pomoc przyszedł mu Itachi. Urodził się 19 października, a jego grupa krwi to A. W chwili śmierci miał około 16-17 lat i mierzył wtedy 180 cm wzrostu, przy czym ważył 69 kg. Za życia został nazwany najsilniejszym Uchihą swoich czasów, co w takim klanie jest naprawdę solidnym wyróżnieniem. Przez jakiś czas pełnił rolę kapitana w Anbu i posiadał swoją własną drużynę. Był on w stanie przywołać stado wron, które pomagały mu w walce, oraz opanował trzy główne typy natury: błyskawicy, ognia, wiatru, a do tego opanował również uwolnienie yin. Choć jego Susanoo widzieliśmy tylko przez chwilę i to w dodatku w grze, to zaprojektował je sam twórca mangi, więc jeśli miałby go kiedyś użyć, to najpewniej wyglądałoby to właśnie tak. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejną środę o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!